Dzień dobry, witam Państwa na wykładzie Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci, młodzieży, a odpowiedzialność. Nazywam się Marta Mikołajczyk, jestem koordynatorem programu Twoje dane, Twoja sprawa w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Dzisiejszy webinar poprowadzę wspólnie z przedstawicielem Komendy Stołecznej Policji pod inspektorem Marcinem Zimoniem. Podczas wystąpień opowiemy, jak odpowiedzialnie i świadomie korzystać z dostępnych narzędzi w celu ochrony siebie, swojego wizerunku i danych osobowych, a także jakie mogą być konsekwencje nierozważnych decyzji w cyfrowej rzeczywistości. Ochrona prywatności to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa. Wiąże się to nie tylko z poznaniem regulacji prawnych, możliwości technologicznych urządzeń, a przede wszystkim umiejętnym zarządzaniem swoją obecnością w sieci. W związku z szybkim postępem technologicznym Unia Europejska przyjęła nowe przepisy, ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tak zwane RODO, jak Państwo zapewne wiedzą, aby dostosować regulacje prawne do ery cyfrowej. Z jednej strony RODO służy wzmocnieniu naszych praw w zakresie ochrony danych osobowych, ale z drugiej zwiększa rozliczalność i odpowiedzialność licznych organizacji w związku z gromadzeniem naszych danych osobowych. Świat nowych technologii ma realny wpływ na nawyki młodych ludzi we wszystkich aspektach życia. Bycie online to nie tylko nasze dane, ale nasze życie, nad którym powinniśmy mieć kontrolę. Żadne rozwiązania technologiczne ani prawne nie zabezpieczą jednak naszej prywatności, jeżeli sami o to nie zadbamy. Do tego potrzebujemy posiadać wiedzę. Wsparciem dla tego zadania jest ogólnopolski program edukacyjny Twoje dane, Twoje sprawa. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony danych osobowych. Warto również podkreślić rolę podmiotów, które wspierają nasze działania edukacyjne skierowane do szkół. Program realizowany jest pod honorowym patronatem ministra edukacji narodowej, ówczesnego ministra edukacji i nauki oraz rzecznika praw dziecka. Dzięki wsparciu Komendy Stołecznej Policji i Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie przygotowaliśmy dla Państwa dzisiejszy webinar. Co to są dane osobowe? Dane osobowe to część naszej prywatności. Dane osobowe to każda informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby. Przykładem danych jest imię i nazwisko, PESEL, adres, data urodzenia, głos, wizerunek i wiele jeszcze innych. Natomiast to, czy informacja jest daną osobową, zależy również od kontekstu. Warto zwrócić uwagę na dane, które powinny być szczególnie chronione. Na przykład dane biometryczne, takie jak odcisk palca, czy informacje o nałogach oraz zdrowiu. Zgodnie z prawem wszystkie dane osobowe zasługują na ochronę. Wizerunek to ważna informacja o nas. W czasach, kiedy niemal każdy z nas ma pod ręką smartfon, czyli aparat fotograficzny, kamerę w jednym urządzeniu, wizerunek może być utrwalony właściwie w każdej sytuacji. Wizerunek to też nasze dane osobowe, gdyż daje nam podstawę ustalenia tożsamości osoby. Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby wymaga jej zgody, oczywiście z pewnymi wyjątkami. Natomiast musimy na to bardzo uważać w przypadku powszechnie udostępnianych na przykład zdjęć na portalach społecznościowych. Szkoła jako administrator danych również przetwarza wizerunek ucznia. Najczęściej potrzebna jest wtedy zgoda opiekuna prawnego, rodzica, na jego wykorzystanie, na przykład do publikacji wizerunku ucznia
na stronie internetowej szkoły. Zgoda na przetwarzanie danych wizerunku musi precyzyjnie określać, jakie dane, w jakim celu oraz w jakim zakresie będą przetwarzane. Szkoła ma obowiązek również poinformować nas o prawie do wycofania zgody. Taką zgodę rodzic, opiekun prawny ma prawo wycofać w dowolnym momencie. Nikt nie ma prawa wymuszać na rodzicach wyrażenia zgody na rozpowszechnienie wizerunku ich dziecka. Czy możemy nagrywać lekcje zdalne? Co do zasady, nie powinno się nagrywać lekcji online. Upublicznianie nagrań z lekcji zdalnych w internecie jest niedopuszczalne i może stanowić naruszenie ochrony danych osobowych. Takie naruszenia obecnie są zgłaszane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Włączenie kamer, mikrofonu nie powinno być także obowiązkiem przez cały czas trwania zajęć. A jeżeli już mamy włączone kamery, mikrofony, dbajmy o ochronę prywatności w miejscu nauki. Zwracajmy uwagę na to, czy elementy otoczenia nie zdradzają zbyt dużo informacji o nas, o naszym prywatnym życiu. Dużą rolę w ochronie prywatności dziecka w sieci odgrywa świadomy rodzic. Przypadków, kiedy rodzice naruszają prywatność swoich dzieci w internecie, jest bardzo dużo. Niektóre sprawy znalazły swój finał już w sądzie. Unikajmy nadmiernego udostępniania zdjęć w internecie, szczególnie tych kompromitujących albo zawierających dane z dokumentów, na przykład zdjęcia ze świadectwem szkolnym ucznia. Dziecko, tak jak dorosły, ma prawo do prywatności, ochrony danych osobowych i ochrony dóbr osobistych. Co więcej, fakt, że samo nie umie jeszcze zarządzać swoimi danymi w sieci, tym bardziej powinien skłaniać rodzica do tego, by robił to w jego imieniu bardzo rozważnie. Rozpowszechnianie wizerunku dziecka powinno się mieścić w granicach zdrowego rozsądku. Dobrze by było, aby co do kwestii udostępniania zdjęć, rodzice byli zgodni. Aby uniknąć rozstrzygnięcia takiej sprawy w sądzie, jak to miało miejsce, kiedy ojciec wrzucił kompromitujące zdjęcia małego dziecka na portal społecznościowy, z czym nie zgadzała się matka, nie mogąc wyegzekwować usunięcia tej fotografii, niestety sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jak wspomagać i wspierać młodych ludzi w zakresie ochrony danych osobowych? Moglibyśmy bez końca wymieniać to, że warto poszerzać wiedzę o ochronie danych osobowych, podejmować świadome decyzje w sieci, ograniczać liczbę informacji udostępnianych w sieci, czytać klauzule informacyjne, zasady ochrony prywatności, żeby wiedzieć, w jaki sposób i na jakich zasadach, warunkach nasze dane są przetwarzane. Natomiast co jest w tym wszystkim najważniejsze? Przede wszystkim rozmawiajmy o ochronie danych osobowych, o zagrożeniach. Wspierajmy młodych ludzi, wymieniajmy się doświadczeniami. To będzie najbardziej nieoceniona pomoc. Mamy prawo do bycia zapomnianym w internecie. Natomiast zgodnie z RODO to prawo do bycia zapomnianym bardzo ciężko czasami zrealizować. Możemy żądać usunięcia danych nas dotyczących, danych o nas. Możemy z tego prawa skorzystać w określonych sytuacjach. Natomiast w praktyce może być to bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Z uwagi na szybkość rozprzestrzeniania się danej informacji w sieci lub w sieci. Dlatego warto zastanowić się i przemyśleć, zanim coś opublikujemy. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w cyfrowym świecie i zwiększyć kontrolę nad swoimi danymi w sieci? Nie mamy wpływu na szczelność systemów informatycznych stosowanych przez liczne firmy, ale na pewno w przypadku ochrony naszych komputerów, urządzeń mobilnych, danych osobowych możemy zrobić dużo. Im więcej korzystamy z sieci, tym więcej uwagi powinniśmy poświęcać ochronie danych osobowych
i prywatności. O czym warto pamiętać? Jak chronić swoje dane? Najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Uważaj na to, co komu udostępniasz o sobie w internecie. Dbajmy też o restrykcyjne ustawienia ochrony naszej prywatności w portalach społecznościowych. Unikajmy dzielenia się informacjami dotyczących naszego zdrowia w mediach społecznościowych. Nie zostawiajmy dokumentów w zastaw. Czytajmy klauzule informacyjne polityki prywatności, aby mieć świadomość, w jaki sposób i na jakich warunkach przetwarzane są nasze dane. Pamiętajmy również oczywiście o ochronie wizerunku swojego i innych. Jeśli chcesz udostępnić zdjęcie innej osoby, zapytaj ją o zgodę. Po zakończonej pracy w różnych serwisach, portalach zawsze pamiętajmy, aby wylogować się. Nie logujmy się też do kont, korzystając z otwartych sieci Wi-Fi. Nie podawaj danych przez telefon. Uważaj na formularze z danymi. Jest to bardzo ważne. Zachowajmy rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Pamiętajmy, że administrator danych musi spełnić obowiązek informacyjny, czyli poinformować nas zawsze, na jakich zasadach, w jakim celu, w jakim warunku przetwarza, pod jakim warunkiem przetwarza nasze dane osobowe. Podawajmy tylko dane, które są niezbędne do realizacji usługi, zawarcia transakcji. Nie wyrzucajmy danych na śmietnik. Musimy je najpierw dokładnie zniszczyć. Usuwajmy trwale dane z nośników, zanim pozbędziemy się starych dysków. Używajmy oczywiście programów chroniących urządzenia, systematycznie aktualizujmy oprogramowanie. Nie odpowiadajmy na maile od nieznanych osób, instytucji, które domagają się podania jakiejś informacji, czy wręcz namawiają nas do kliknięcia w przesłany link lub otwarcia załącznika. Zwracajmy też uwagę, jeżeli logujemy się do kont, szczególnie bankowych, które wiążą się z naszymi finansami, czy strona banku ma certyfikat. Dbajmy oczywiście o silne hasła, o to, żeby zmieniać je regularnie, o to, żeby korzystać z różnych haseł do gier, komunikatorów, poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych. Najlepiej, żeby hasła nie miały nic wspólnego z naszym imieniem, nazwiskiem, datą urodzin. Uaktywniajmy dwuskładnikowe uwierzytelnianie i stosujmy unikalną kombinację haseł w celu uzyskania dostępu do systemu lub urządzenia. Ostrożnie instalujmy potrzebne aplikacje z zaufanych źródeł. Uważnie czytajmy komunikaty poprzedzające instalację. Zwracajmy uwagę, do jakich danych instalowana aplikacja będzie miała dostęp i czy jest to konieczne do realizacji usługi. Nie podawajmy wszelkich danych, które pozwolą na naszą pełną identyfikację. Chciałabym zwrócić tutaj uwagę na zakładanie kart lojalnościowych. Podajemy sklepom mnóstwo informacji o nas, bardzo dużo danych osobowych w zamian za promocje i bony rabatowe. Należałoby rozważyć, czy naprawdę jest to warte. Często niestety udzielamy zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych. Nie tylko sprzedawcy, ale także jego partnerom. Proszę Państwa, wakacje od ochrony danych osobowych mogą nas naprawdę sporo kosztować. Zadbajmy o swoją prywatność, godność i dane osobowe. Nie wystarczy sama nasza świadomość ryzyka, ale nasza odpowiedzialność za nie. Chciałam jeszcze polecić Państwa uwadze różne materiały, które znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to bardzo ciekawe źródło informacji. Zapraszam do zapoznania się z wymienionymi materiałami. Dobry Państwu.
Witam na drugiej części naszego webinaru. Jeszcze momencik. Proszę Państwa, bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży, a odpowiedzialność. Czy możemy żyć w świecie wirtualnym? Każdy z nas lubi gry, każdy z nas lubi surfować w internecie. Te dwa środowiska bardzo często przenikają się, dotykają się. Ale czy można żyć w tym świecie wirtualnym? Moim zdaniem absolutnie nie. Ponieważ tak, świat wirtualny zapewnia nam pewne potrzeby samorealizacji, spełnienia kontaktów ze znajomymi, ale świat wirtualny nie zapewni nam tych podstawowych potrzeb, jakie jest na przykład potrzeba jedzenia, w ogóle picia, zamieszkania, ubioru. To, co Abraham Maslow wskazał w swojej piramidzie potrzeb. Ten świat wirtualny jest dla nas bardzo atrakcyjny, ale jest tylko jakby dodatkiem do tej rzeczywistości, w której normalnie funkcjonujemy. Jeżeli ktoś się nie zgadza z tym, chętnie bym z nim porozmawiał na ten temat. Czy internet jest tylko kolejnym narzędziem? Proszę Państwa, mamy tutaj takie kilka fajnych ikonek. Mamy żarówkę, mamy lodówkę, mamy lokówkę i smartfon. Te wszystkie urządzenia są nam potrzebne w życiu codziennym i łączy je jedna cecha. One wszystkie działają pod warunkiem, że są podłączone do zasilania. Jeżeli zabraknie 220 V w gniazdku, te urządzenia stają się bezużyteczne. Niestety to samo dotyczy też internetu i urządzeń telekomunikacyjnych. Możecie zrobić prosty eksperyment i sami to przetestować. Wyłączcie zasilanie, odłączcie zasilanie od telefonu na kilka dni, bateria się wyczerpie i sprawdźcie, czy możecie korzystać z internetu na tym urządzeniu. Poważnym na przykład takim też wydarzeniem kilka tygodni temu był taki silny atak zimy w takim poważnym dużym państwie pod nazwą Teksas na terenie Państw Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co tam się stało? Bardzo, bardzo duże, niespotykane w tamtej szerokości geograficznej od dawna opady śniegu, katastrofa, nie ma dostępu do energii elektrycznej dla wielu gospodarstw domowych i nagle okazuje się, że urządzenia domowe nie działają. Nie działa kuchenka mikrofalowa, nie działa piekarnik, nie działa pompa wodna. Ludzie umierają, ponieważ nie mają dostępu do pożywienia, nie mają dostępu do usług medycznych. Internet nie działa. Świat wirtualny na chwilę przestał istnieć. Także moja teoria jest taka, że świat wirtualny jest dla nas bardzo atrakcyjny, ale jest dalej tylko wirtualny i nie zastąpi świata nam realnego, w którym obiektywnie funkcjonujemy. Proszę Państwa, mamy dostęp do świata wirtualnego, mamy dostęp do internetu i z tym związany jest szereg niebezpieczeństw. Musimy mieć oczywiście tego wszystkiego świadomość, żeby bezpiecznie się poruszać w świecie cyfrowym. Cyberprzemoc, wielokrotnie już omawiana. Państwo macie świadomość, jak często dochodzi do różnych aktów przemocy. Głównie to dotyczy, te zagrożenia dotyczą właśnie młodych ludzi, więc musicie, moi drodzy słuchacze, być bardzo ostrożni. Nie krzywdzić nikogo sami za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i nie możecie też pozwolić, żeby ktoś inny krzywdził was. Macie zawsze opiekuna, macie rodziców, którzy stoją w waszej obronie. Jeżeli dzieje się wam krzywda, zawsze macie prawo, a wręcz i obowiązek zwrócić się do nich o pomoc, a oni mają obowiązek zareagować. Kolejnymi niebezpiecznymi treściami, zagrożeniami w sieci są szkodliwe treści. To jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie, ponieważ one obejmują różne zachowania, które można by określić jako anty, jako fobie, jako izmy. I te wszystkie zjawiska już doczekały się swoich artykułów, na przykład w kodeksie karnym. Ale są też inne negatywne, szkodliwe treści, na które jesteście bezpośrednio narażeni w sieci. To są na przykład zjawisko dość powszechne, zmiany znaczenia pojęć. Kto dzisiaj pamięta, co to znaczy demokracja? Kto pamięta, co to znaczy tolerancja? Tolerować, czyli teraz zgadzać się na wszystko, akceptować wszystko. A przecież to nieprawda. Tolerować znaczy cierpliwie znosić niedogodności. Ale już mamy kilka nowych znaczeń tych słów.
Jeżeli przeglądamy wiadomości w internecie, to nie mamy do czynienia z surową informacją. Bardzo często mamy do czynienia tylko i wyłącznie z opinią. Czyjąś obiektywną, dla nas na pewno nieobiektywną, dla niego obiektywną, a dla nas subiektywną oceną pewnego zjawiska, tego co się dzieje. Mamy na przykład, proszę Państwa, też niebezpieczne zjawisko, dla mnie niebezpieczne, ja tak to widzę, przyzwyczajanie do ludzi do chodzenia byle jak ubranych. Ludzie chodzą, przyzwyczajani są do chodzenia w łachmanach. Chodzą już w podartych spodniach. Czy to jest moda? Zastanówmy się, co będzie za kilka miesięcy. Na razie mamy zimę, niedługo wiosna, jeszcze mamy chłodno, więc ludzie chodzą w podartych spodniach. Proszę Państwa, co będzie w lecie, jeżeli tak zwani kreatorzy mody zaproponują nowy trend, chodzimy od dzisiaj w podartych płaszczach. Albo chodzimy w dziurawych butach, a może w jednym bucie. Co się będzie z nami działo za kilka miesięcy, za kilka lat, jeżeli nie będziemy odporni na takie treści, na takie trendy? Następne szkodliwe treści, na jakie jesteśmy narażeni w internecie, to są szokujące komunikaty i artykuły. Kilka tygodni temu byliśmy straszeni, szokowani artykułem Bestia ze Wschodu. Co to znaczy Bestia ze Wschodu? Znaczy, że jakiś tyran wschodni ze swoją niezwyciężoną armią chce najechać państwa Unii Europejskiej, Europę Zachodnią? No nie, okazuje się, że na kilka dni przyjdzie front pogodowy i w kilku rejonach Polski temperatura spadnie do minus 20 stopni, co nie jest w naszej szerokości geograficznej niczym nadzwyczajnym. Ale jesteśmy szokowani. Bestia ze Wschodu. Następna sprawa, następna szkodliwe treści, przykład nieprawdziwe informacje. W 2011 roku na stronach amerykańskich, zhakowanych stronach pewnej telewizji, ktoś zamieścił informację, że był zamach w Białym Domu i prezydent ciężko ranny prawdopodobnie nie żyje. Natychmiast spadły notowania na giełdzie. Osoby odpowiedzialne za ten atak hakerski w odpowiednim momencie zakupiły sobie odpowiednią ilość tanich akcji, po czym, kiedy informacja została zdementowana, że żadnego zamachu nie było, że z prezydentem jest wszystko w porządku, akcje znowu wróciły do swojego poziomu, a osoby odpowiedzialne za ten atak sprzedały akcje bogatsze o ileś tam miliardów dolarów. Groźni nieznajomi. Zwłaszcza to zagrożenie dotyczy młodych ludzi. Umawiają się, zawiązują nowe znajomości przez internet. Od nas, osób pełnoletnich, od nas rodziców zależy, żeby uczulać was, młodych ludzi, żeby weryfikować te znajomości. Nie umawiać się z nowo poznanymi ludźmi w miejscach, gdzie nie macie zapewnionej pomocy, gdyby doszło do sytuacji dla was trudnej, do sytuacji dla was ekstremalnej, kiedy ktoś by chciał was na przykład pozbawić wolności. Jeżeli umawiacie się z nowo poznanymi osobami w sieci, róbcie to w miejscach publicznych, tam gdzie ktoś może zareagować, gdyby miała się wam stać krzywda. Następne, kolejne zagrożenie w sieci, oczywiście pornografia, nieprawdziwe informacja i jeszcze inne. Wykropkowane, ponieważ internet się rozwija, mamy coraz to nowe zagrożenia, mamy wojny hybrydowe i jeszcze trudniejsze zagrożenia. Proszę Państwa, nasza ochrona wizerunku. Proponuję taką jedną z czynności procesowych. Jeżeli ktoś dysponuje, ma przy sobie smartfon, proszę wziąć do ręki smartfon swój i przeprowadzimy taką krótką czynność procesową, oględziny tego przedmiotu. W kilku zdaniach. Co ja trzymam w ręku? Przedmiotem oględzin jest urządzenie telekomunikacyjne o wymiarach 6 na 12 cm, koloru czarnego, wykonane z plastiku, znaczy z tworzywa sztucznego. I co my tu możemy jeszcze na nim zaobserwować i wpisać w protokół oględzin? Monitor czy ekran ciekłokrystaliczny koloru czarnego. Przy górnej krawędzi kamera, mini kamera. Odwracam przedmiot na drugą stronę i w kolejności raz, dwa, trzy, w pionie cztery kamery. Odwracam telefon w ten sposób, to urządzenie i mam mikrofon. Chcę to urządzenie zdemontować, chcę wyjąć baterię, okazuje się, że nie mogę tego uczynić. Co to znaczy? To znaczy, że tylko pozornie jestem właścicielem tego urządzenia. Ponieważ zawarłem umowę kupna-sprzedaży i jestem jego właścicielem, zawarłem umowę
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, więc mogę z niego wykonywać połączenia, mogę się łączyć z internetem i to wszystko, co oficjalnie mogę z tym telefonem zrobić. A tak naprawdę to wcale właścicielem tego urządzenia nie jestem, ponieważ nie mogę wyłączyć żadnej jego funkcji. Skoro nie mogę wyjąć baterii, to ta kamera z przodu i te kamery z tyłu i mikrofon chodzą non-stop, a przynajmniej mogą działać non-stop. Mogą mnie nagrywać, mogą mi robić zdjęcia, rejestrują dźwięk, rejestrują środowisko, w którym przebywam. Jeżeli korzystam z map, bo chcę gdzieś dojechać, gdzie nie znam adresu, nie wiem jak tam dojechać, więc korzystam sobie z map, to urządzenie rejestruje oczywiście każdy ruch, pozycję tego urządzenia. I proszę Państwa, czy ja decyduję o tym, co się dzieje z tymi danymi? Oczywiście, że nie. Decyduje o tym osoba, której ja nie znam z imienia i nazwiska, prawdopodobnie setki kilometrów ode mnie, może kilometr ode mnie, a może no, po przeciwnej stronie półkuli, która gromadzi te dane, ponieważ ma dostęp zdalny do tego urządzenia i do wszelkich danych na tym urządzeniu zgromadzonym. Jeżeli sobie instaluję jakąś aplikację, od razu pojawia się komunikat, żebym dał zgodę na dostęp do multimediów i do innych danych, na przykład też do lokalizacji tego urządzenia. Jeżeli się na to nie zgodzę, to albo ta funkcja nie działa, ten program nie działa, albo program po prostu zlekceważy to, co ja deklaruję jako odmowa, a te dane i tak są po prostu udostępniane innym osobom bez mojej wiedzy i zgody. Następna fajna sprawa, piękne rozwiązanie, jakim jest zabezpieczenie telefonu właśnie na odbitkę linii papilarnych, kciuka, czy wskazującego, czy kolejnego palca. Wydaje mi się, że tylko mój telefon jest chroniony w ten sposób i jest super chroniony, no bo tylko ja mam niepowtarzalny wzór na przykład linii papilarnych mojego kciuka. Proszę Państwa, jeżeli na urządzeniu sobie wprowadzę taką usługę i będę na przykład zadbam o bezpieczeństwo mojego telefonu, o jakby aktywację jego za pomocą kciuka, miejcie świadomość, że nie jesteście już właścicielami odbitki linii papilarnych własnego palca. Właścicielem tych informacji zostaje nieznana Wam z imienia i nazwiska NN osoba gdzieś na drugim końcu świata. Znaczy, oczywiście antypody nie istnieją, ale powiedzmy, że na antypodach ktoś, kto dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, to on dysponuje Waszym wzorem na przykład linii papilarnych kciuka i dzisiaj na przykład macie 12-15 lat, nie przejmujecie się tym w ogóle, ale na przykład za 10-15 lat będziecie świetnie wykształceni, dostaniecie propozycję pracy na przykład w bardzo dobrej agencji państwowej albo międzynarodowej, ktoś zajdzie taka potrzeba na przykład, żeby zmienić Wam tożsamość. No ta operacja może się już nie udać, ponieważ ktoś dysponuje już waszą odbitką palca, waszych linii papilarnych i będzie wiedział, że 10 lat temu byliście panem Krzyśkiem czy panią Marysią, a teraz jesteście panem Franciszkiem albo panią Krysią i coś tu jest nie tak, trzeba to sprawdzić, ponieważ zgodziliście się, żeby ktoś dysponował już waszym odciskiem palca. A jeżeli na przykład wyrabiacie sobie dokumenty w Polsce na przykład, to te dokumenty są chronione i dane wasze biometryczne są chronione. A za pośrednictwem takiego właśnie prywatnego smartfona te dane przestają już być waszą własnością. Niestety, więc podejmujcie świadome decyzje, jak korzystacie ze smartfona, ponieważ jest to wspaniałe urządzenie do pobierania waszych danych osobowych za waszą wiedzą lub bez waszej wiedzy i zgody. I osoba, która dysponuje waszymi danymi, może z nimi robić co chce. Może nimi handlować, może je dysponować innym osobom. Nie macie na to absolutnie żadnego już wpływu. Proszę Państwa, zanim opublikujecie jakikolwiek materiał w sieci, jakiekolwiek swoje zdjęcie, musicie mieć świadomość, że przestajecie być jedynym właścicielem tego zdjęcia. To zdjęcie zaczyna żyć swoim życiem. To, jak jesteście ubrani, w jakich okolicznościach zostało to zdjęcie zrobione, to, jakie macie dodatki do ubioru, jakie naszywki, jakie przypinki,
To wszystko jest źródłem informacji o Was. Jakie macie poglądy polityczne, jakie macie preferencje seksualne. To są wszystko dane wrażliwe, a Wy sami się nimi dzielicie. Nawet bez żadnego przymusu, dobrowolnie się nimi dzielicie. Za kilka lat, kiedy będziecie chcieli pracować w jakiejś bardzo fajnej firmie za bardzo dobre pieniądze, w procesie rekrutacji ktoś Wam może przypomnieć, że teraz prezentujecie taką odpowiedzialną postawę, a przecież kilka lat temu wrzuciliście na portal społecznościowy zdjęcie z imprezy, gdzie była super zabawa. Wy prawdopodobnie byliście w stanie na przykład nieważkości. I jak to jest? No na przykład nie spożywacie w ogóle alkoholu, jesteście wrogiem alkoholu, a ze zdjęć przed kilku lat wychodzi zupełnie co innego. Więc każdy odpowiedzialny za ochronę, tutaj za ochronę informacyjną firmy zapyta się, jaką wydajecie rękojmię do chowania tajemnicy, skoro na przykład macie problem z alkoholem. No zaprotestujecie, no nie mamy problemu, ja nie mam problemu z alkoholem. No tak, ale ze zdjęć, które sama czy sam wrzuciłeś do sieci, wynika zupełnie co innego. Także zanim zdecydujecie się wrzucić jakiekolwiek zdjęcie do sieci, zastanówcie się, czy warto to zdjęcie tam publikować. Miejcie świadomość, że każdy, kto ma dostęp do Waszego zdjęcia w sieci, może z nim zrobić, co chce. Może je zniekształcić, może je przerobić, może zrobić z niego mema, może wrzucić dalej w obieg. Już nad tym zdjęciem nie macie żadnej władzy, ponieważ wrzuciliście je do sieci i tego zdjęcia już nie kontrolujecie. Jeszcze, proszę Państwa, taka jedna sprawa. Cokolwiek wrzucicie do sieci, musicie mieć świadomość, że portal społecznościowy, który jest dysponentem Waszych danych, może sobie w każdej chwili podpisać umowę z innym podmiotem i sprzedawać mu albo udostępniać bazę danych. A może podmiot, który dzisiaj jest bezpieczny, który zarządza danym portalem społecznościowym, zostanie wykupiony przez inny, większy podmiot, który na przykład tak dobrej reputacji nie ma, więc Wasze dane osobowe już będą przekazane do mniej bezpiecznej na przykład firmy. I nie zdziwcie się, kiedy potem otrzymujecie kilkanaście telefonów z propozycjami handlowymi. Zwykle to jest oferta handlowa. Kup coś, podjedź do nas, zobacz, posłuchaj, na pewno coś kupisz. Jesteś tego warta, to jest Twój styl. Tak, jesteś tego warta, to jest właśnie Twój styl. Nie masz pieniędzy, nie masz gotówki, weź kredyt. Weź kredyt w tym banku, dla Ciebie specjalna oferta. Wiemy, ile zarabiasz, wiemy, gdzie mieszkasz, w jakich warunkach mieszkać. Stać Cię na kredyt u nas, weź i kup, bo jesteś tego warta, jesteś tego wart, to jest Twój styl. O tym wszystkim te różne firmy marketingowe wiedzą, ponieważ bardzo chętnie my, osoby pełnoletnie i jak i również niektórzy z Was, którzy jeszcze 18 lat nie mają, bardzo chętnie, bezmyślnie, bezrefleksyjnie dzielimy się informacjami o sobie. Jeszcze jedna taka uwaga techniczna. Zanim wrzucicie jakieś zdjęcie do sieci, możecie to skonsultować na przykład z rodzicami. A jeżeli się na przykład wstydzicie zapytać ojca, matki, czy to zdjęcie wypada wrzucić do sieci, to chwilę refleksji dosłownie. Proszę Was o chwilę refleksji. Zastanówcie się, jeżeli wstydzicie się pokazać jakiegoś zdjęcia ojcu lub matce, zdjęcie, które jest źródłem mnóstwa informacji o Was. Jeżeli wstydzicie się tego zdjęcia pokazać matce, ojcu lub rodzeństwu, to może jednak nie warto wrzucać go do sieci. Proszę Państwa, ochrona wizerunku w sieci nie wymaga zgody rozpowszechnienie wizerunku osoby, innej osoby w kilku tylko przypadkach. Podstawowa sprawa, kiedy ta druga osoba otrzymała od Was wynagrodzenie. Wtedy już wiadomo, macie umowę z nią, zapłaciliście tej osobie, publikujecie jej zdjęcie, publikujecie nagranie z jej udziałem. Jeżeli też jest to osoba powszechnie znana, ale wizerunek wykonany został w związku z pełnioną przez nią funkcją społeczną, zawodową. Możecie przecież fotografować polityków, możecie fotografować, nagrywać funkcjonariuszy publicznych, ale nie zawsze możecie publikować ten materiał. Pamiętajcie też, że funkcjonariusz publiczny to nie to samo, co osoba publiczna. Możecie też publikować zdjęcia innych osób, jeżeli jest to w szerszym kontekście, na przykład w trakcie zgromadzenia, publicznej imprezy, koncertu na przykład. Ale przy indywidualnych zdjęciach nie możecie publikować takich zdjęć bez wyraźnej zgody
tej drugiej osoby. Tak samo to dotyczy się Was. Nikt nie może publikować Waszych indywidualnych zdjęć, jeżeli nie otrzymał na to wyraźnej Waszej zgody. Nagrywanie wizerunku głosu też wymaga uzyskania zgody innej osoby. Jeżeli Państwo, młodzi ludzie, czy my, pełnoletnie osoby, jeżeli zdarzy nam się upowszechnić nagranie z inną osobą, a nie otrzymaliśmy zgody na to, to możemy ponieść za to konsekwencje. Zwykle sprawy odbywają się w trybie cywilnym, przed sądem cywilnym. I taka osoba, która tutaj twierdzi, że doznała jakiegoś uszczerbku, może żądać od nas odszkodowania, zwykle w formie zadośćuczynienia pieniężnego. Proszę Państwa, my pełnoletni, czyli osoby, które ukończyły 18 lat, w domyśle znamy prawo i mamy obowiązek go stosować. Jeżeli łamiemy prawo, grozi nam na to szereg konsekwencji. Wy jako osoby często jeszcze niepełnoletnie, też ponosicie odpowiedzialność za czyny, które popełnicie jako osoby nieletnie. Osoba nieletnia to taka, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 17 i wtedy odpowiada przed sądem rodzinnym za to, co uczyniła złego. Jeżeli popełnicie jakiś delikt z prawa cywilnego, to musicie mieć świadomość, że za Was odpowiadają jeszcze rodzice, zwłaszcza finansowo. Jeżeli ktoś zażąda rekompensaty finansowej za jakieś straty, to wtedy Wasi rodzice pokryją koszty procesu i koszty takiego odszkodowania. Jeżeli skończycie 18 lat, już będziecie odpowiadać sami za siebie i odpowiadać własnym majątkiem za te złe rzeczy, które wyrządzicie drugiej osobie. Na koniec tutaj apel taki jeszcze raz do młodych ludzi. Jeżeli macie świadomość, że ktoś naruszył Wasze dobra osobiste, jeżeli macie świadomość, że ktoś bezprawnie dysponuje Waszymi danymi osobowymi, wizerunkiem, Waszym imieniem, nazwiskiem, adresem, wszystkimi informacjami, które wchodzą w zakres danych osobowych, zwróćcie się do rodziców. Przede wszystkim do rodziców zwróćcie się o pomoc. Oni będą wiedzieć, jak Wam pomóc. Jest szereg instytucji powołanych tylko po to, żeby ścigać przestępców, żeby chronić Wasze dane osobowe. Dziękuję za uwagę.